poprzednim odcinku udało mi się wygrać bitwę w elektrycznej sali Pokémon. Po moim dokonaniu pod ziemiami wróciłem się do Celluran City. I skończyłem w pobliskim centrum Pokémon. Cześć, ja jestem Kataku i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Fire Red. Także okej, co będziemy robić w tym odcinku? W tym odcinku myślę sobie tak. Na pewno wytrenujemy Matyldę, będziemy próbowali ją trenować oczywiście na poziomie takie jak ma Harambe, Abraham i na nasz cebulak tutaj, starter. Co ja tam jeszcze chciałem powiedzieć? Pytacie się mnie ciągle, czy mam jakiś sposób na to, by wyewoluować w końcu Abrahama Valakazama. Otóż powiem wam, że mam. I to zrobię. Mam nadzieję, że to zadziała. Ale powinno działać podobno. Także myślę, że sobie będziemy mieli tutaj naszego Alakazama. I no, lecimy. Dalej, tutaj sobie cebulakiem przetnę to. I dobra, z tym ziomkiem chyba jeszcze nie walczyłem dokładnie, dlatego sobie w tym momencie to zrobimy. O Jezus, on ma taką pikselastą laskę. Dosyć śmiesznie wygląda. Dobra, Machop versus Matylda. Oczywiście Matylda dostałaby wpierdziel totalny, gdyby walczyła z tym Machopem, dlatego Harambe musi wejść do akcji. W ogóle nagrywam teraz częściej, postaram się nagrywać te odcinki z właśnie Pokémon FireRedów, żeby skończyć tę serię już jak najszybciej. Myślę, że wam się to będzie podobać, bo dużo osób mnie prosi, żebym częściej nagrywał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także będę to robił. No Harambe, dawaj jeszcze troszeczkę. No niestety się nie udało. On mnie tutaj zlirował, widzę. Co leci dalej? Fajty lecą. No halo, fajty. A dobra, musiałem kliknąć na grę. Jeszcze raz furia i myślę, że tutaj ten matchup sobie padnie. No, tutaj nie było większych problemów, jeżeli chodzi o tą walkę. Matylda 187 exp, Harambe tyle samo, dobra. Jeremy wystawia Onixa, dlatego tutaj Matylda musi ponownie wejść do gry i ponownie stąd jak najszybciej zejść, bo no tutaj nie ma z tym Onixem żadnych szans. Pokémon Harambe i lecimy. Rock Throw, wow, to zaboli. Chociaż nie jest very effective, no znowu się popisałem moim znajomością moich typów, ale to bardzo dobrze. No tutaj to już wiedziałem, że to będzie super effective, dlatego tego użyłem. Takie pochwale. Dobra, Onix użył Binda. Mnie tutaj związał troszeczkę. Dobra, używam jeszcze raz Karate Chopa. Oczywiście Critical musiał pójść wtedy, kiedy no nie trzeba było tego robić, no ale dobra. Po 231 expa dostają Harambe, dostaje level 26. Aha, i uczy się Systemiktosa. I teraz tak, Systemiktos ma... Ajajajaj. Poczekajcie sekundkę. Dobra, myślę, że tego Systemiktosa się jednak nauczymy. Ale za co? Poczekajcie. Za Scratcha mi się wydaje może, bo tego Fury Sweepa mamy i on tutaj bardzo dobrze działa. Scratch nie jest potrzebny. Tak, myślę, że to będzie odpowiedni wybór. Żeby tutaj nasz Harambe miał jak najwięcej ruchów typu właśnie walczące. Dobra, Haker Jeremy został pokonany. No nie, zszedłem z rowerka. No i teraz się zmieni muzyczka. No trudno. Tego tutaj nie pokonałem go jeszcze. A myślałem, że ten, już się przedostałem przez niego. Ale dobra, skoro tak, to jak najbardziej mogę zawalczyć. Grow Life. Level 21, no to Matylda jeszcze nie ma co podbijać. Szczególnie, że obniżył je tak swoim wyglądem. Harambe musi tutaj wejść do akcji. Teraz sobie przetestujemy tutaj nasz nowy ruch. Jezus Maria, co się zadziało? Grow Life zrobił tak, że Harambe dostał padaki. Co tu się działo? Dobra. I myk. No nawet nieźle. O nie, Roar. Matylda, w sumie. Spróbujmy Shockwave'em. Może się uda? Dawaj, Matylda. Pizgo.
Dobrze, zabiła go, critical, Matylda zabija, no Matylda zabija, no to jest dopiero Matylda, znaczy po prostu Matylda, no. Niestety nie pokonałem go samego, tylko z pomocą Harambe, więc nie za bardzo tutaj dostała expa. Tyle, ile powinna. No ale dobra, w sumie to spróbujemy zawalczyć Matyldą może. Shockwave leci na tego Charmandera. Ojojoj, tu już jest, no... Tu już jest o wiele gorzej, jeszcze do tego Matylda, no, straciła troszeczkę ataku, ale dobra, nie przejmujemy się tym, Shockwave po raz drugi. No i dobra, już trzeci to będzie... Oj, Metal Claw i Missed! No bardzo dobrze, że nie trafił, Shockwave ostatni. I brawo dla Matyldy, nie straciła nawet ani ułamka HP, a pokonała sama Charmandera i jeszcze dobiła do tego, no... Jak on się nazywa, Growlite'a. Dobra, Matylda level 19, bardzo dobrze. Camper Chris został pokonany. Teraz tak, tutaj z tym zrobaczałem dziadem walczyłem, tutaj... O, znalazłem iter w kamieniu. Trzeba przeszukiwać te kamienie, tak zauważyłem, bo nigdy tego w sumie nie robiłem. A jest to opłacalne, bo tutaj dużo tych się znajduje itemków. Dobra, czy tutaj na dole ktoś jest do walczenia? Oczywiście, że jest. No, dajcie mi z nim zawalczyć. Ha 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 ha, tak się ze mnie śmiejesz? O, ty frajerze, zaraz ci pokażę. Kto tu rządzi Geodude? Geodude, Geodude? Geodud? No niestety. Matylda już tutaj sobie nie poszaleje. Także wystawiamy sobie Harambę, żeby on tutaj zabił. Dobra. Atak miejsc. Dobra. Seismic Toss i tyle. Aj, myślałem, że pójdzie na hita. No niestety. Ojojoj. Padaka numer 7. Jak dojdzie... A nie. Coraz silniejszy, no tak, to jest ten ruch, coraz silniejszy, zapomniałem o tym. Chyba coś będziemy musieli wrócić normalnie do tego, do centrum Pokémon, bo inaczej będzie troszeczkę słabo. Używa Onixa, czy chcę zmienić Pokémon, tak, chcę zmienić na Matyldę. Mam nadzieję, że Harambe przeżyje tego Onixa, bo inaczej będzie troszeczkę słabo. Co my tu mamy? Level 21. Spoko, Matylda i tak nie ma podbicia, bo nie te typy. Przykro mi. Dobra, Onyxowi zwiększa się defensywa. I proszę, 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 nie wiem, jakiś critical, cokolwiek. No nieźle go obił, no ale... O, dobrze, tego samo możesz używać. Se oplatać mnie możesz. No i to już chyba koniec tego Onyxa. O ile będzie pierwszy i trafi, dobrze, trafił. No w sumie 100% celności, no to co ma nie trafić? Bardzo ładnie. No, po 243 expa. Hager Alan został pokonany. Teraz czym? O nie, jeszcze. Pokebola sobie tutaj. O, Bornhill. Nie wiem, czy to mi się przyda. Aczkolwiek no. Aczkolwiek zawsze prezent miły. O nie. Nie tędy. Cholera jasna. Czemu on nie może jechać na tym rowerze jakoś lepiej? Lecimy sobie tutaj. I zaraz sobie będziemy w centrum Pokémon. Troszeczkę przyspieszę. Oj, za daleko. Lecimy szybciej, tutaj też sobie przyspieszę do centrum Pokémon. Okej. Mam nadzieję, że mnie za to nie ubijecie. Teraz tak, tutaj sobie mogę dołem przejść, to też sobie przyspieszę. Bo czemu no, bo czemu by nie? Będziecie mieli więcej, no, takiej typowej rozgrywki zamiast, no, zamiast tylko oglądać, jak tutaj nasz cebulek wycina krzaczki. Bo to myślę nie jest zbyt ciekawe, dobra. Go my super bug Pokémon. Okej, pokaż jakie tam masz super bug Pokémony. Wow! Caterpie na 20 levelu, to jest widzę coś. Dobra, Matylda sobie tutaj poradzi bezproblemowo z tym Caterpie. Shockwave leci od razu. No, prawie na hita. Stringshot to tam gówno zrobi. Ewentualnie Matylda będzie leciutko wolniejsza. I... No nie, nie chciałem ten Drywave'a używać, fuck. Nie ten atak. No, trudno. Może tam stracić troszeczkę HP. No, straci. Ile? 6. W sumie to, no, dla niej jest to troszeczkę ważne, bo ona nie ma tego HP za dużo, jak na razie. Dobra, Matylda 226 expa, używa Weedla, więc mnie tam nie obchodzi. Zaraz, czy to nie było nieefektywne? Boję się. Nie, było ok. Już się bałem, że tutaj Matylda... O nie, fuck! Tylko nie zatrucie! Będę musiał dymać znowu do centrum Pokémon. Quick Attack, dokończ go już szybciutko.
Dobra, to będzie kolejny exp. Już tutaj Matylda potrafi sobie poradzić samodzielnie. O, i Pokémon, którego chyba jeszcze w tej serii nie widzieliśmy, czyli Venonat. Ale wszyscy powinni kojarzyć. Shockwave'em pójdzie na prawie hita. Jeszcze Quick Attack'iem trzeba będzie dobić, ale to nie będzie problemu z tym. O nie, jednak nie, patrzcie. Venonat dobry jest. Okej. Zidentyfikował Matyldę. Dobra, Matylda jest zatruta. Shockwave. Jeszcze raz. No i jeszcze tylko jeden Shockwave, myślę, że to już będzie koniec. Ojojoj, ale mi wyjebał. Ajajaj, jeszcze poison. Musi być teraz Shockwave, teraz musisz trafić. Dobrze, bardzo ładnie. Niestety Matylda tam chyba umrze, jeżeli chodzi o powrót do centrum Pokémon. No ale cóż, bywa i tak. Jezus Maria, jakie to okrutne. Dobra, 20 level, troszeczkę HP jej się podniesie, więc może aż tak bardzo nie zginie. Oj, Slama chce się nauczyć. Za co moglibyśmy jej Slama nauczyć? Thunder Wave, Shockwave, Quick Attack, za Quick Attack na pewno nie. Za Thunder Shock albo Thunder Wave'a myślę, za Thunder Wave'a. Bo tak czy owak Matylda ma jakąś tam szansę na sparaliżowanie swoimi atakami, czy to przez dotknięcie jej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ona ma taką abilitkę, że jak się jej dotknie, to może sparaliżować. Coś w podobie do abilitki Nidoranów. Aj, no i koniec, no i koniec. Stracić po jednym HP, no i już. Sześć takich tych. No i koniec Matyldy. Pozamiatane. Trzeba szybciutko się dostać do centrum Pokémon. Dobra, już uleczony. Rowerek? Jeszcze raz, tniemy tutaj cebulaczkiem. Tutaj jest ponownie tniemy cebulaczkiem. No i dobra, jesteśmy już na właściwej drodze. Cyk, 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 cyk. Lecimy wyżej, tu jest ten ziomuś, on nas już nie obchodzi, bo go pokonaliśmy. Tu jest jeszcze ten ziomek. Chcemy się oczywiście tutaj z nim zmierzyć. Coś tam mówi o Rock Tunnelu. To jest miejsce, do którego idziemy właśnie, się kryjemy. I... O Jezus Maria, to jest tak denerwujące miejsce, ale zaraz zobaczycie dlaczego, o ile jeszcze nie wiecie dokładnie. Shockwave. Slam chyba ma recoil, jeżeli się nie mylę, aczkolwiek zaraz mogę sprawdzić. Już ma większy level takich randomowych rat, dobrze, dobra, Slam. Myk, bardzo dużo obrażeń, aczkolwiek... A nie, nie ma recoila, no to bardzo ładnie. Używa Sandslasha. To my tam się nie będziemy przejmować, zostawiamy Matyldę, myślę, Islam. Sandslash jest ziemny. Ojojoj, trochę mało to zabrało. Poison Sting, proszę nie zatruj, nie zatruj. Uff, dobra, myślę, że jednak Matylda da radę. Defense Curl. Możesz sobie używać Defense Curla. Mi to tam wisi. Ojoj, może dobra, mogłeś jednak nie używać tego Defense Curla. Proszę, nie. Czemu oni mnie muszą zatruwać? Zaraz sobie, nie wiem, kupię jakieś... w piździe tego... jak to się nazywa? No tych tam potionów na truciznę. O ile jakiegoś nie mam. Sandshrew. Dobrze, harambe. Już teraz musi iść. Przecież Matylda jest zatruta, no. Nie ma co tam startować. Ojojoj, nie to chciałem użyć, ale dobra. Niech będzie. Fajne, ma bardzo ma animację. Jedną z fajniejszych zwier. W ogóle teraz coraz częściej mówię, że to takie mają fajne animacje, no bo w sumie mają. Dobra. Seismic Toss i to już będzie koniec tego Sandshrew. No, ten Defense Curl nic mi nie dał. Okej, okay, Harambe Exp i Ekans. Ojoj, tutaj chyba będzie nieefektywne to, aczkolwiek zaraz zobaczymy. Trzeba się uczyć oczywiście na błędach, więc... Nie, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobra. Nauka z tego taka, że można walczące ciosy wykorzystywać na Pokémonach trujących. I to tam jakby nie ten. I w niczym to nie przeszkadza. Dobra, Camper, jak on tam miał, nie widziałem. Szybko, plecak. Czy ja mam... Nie chcę potionów, chcę... Pak, nie mam. No to trudno, to trzeba się... O nie, tu nie ma tego jeszcze do tego. Ajajaj, zostaw mnie. On chciał, żeby Matylda umarła. Właśnie tak. No i chuj, i umarła. O, proszę mnie przestać blokować. Dobra, szybko sobie tutaj pójdziemy do centrum Pokémon, plus pójdziemy sobie do sklepu.
i w tym sklepie co my chcemy z tego sklepu. Witam serdecznie. Pokeboli nie chcemy, super potiony, znaczy, no tak, super potiony możemy sobie kupić może z 10, bo mamy dużo hajsu, 41 tysięcy. Potiony zwykłe, no też potionów zwykłych sobie tak z 10 kupimy na takie mniejsze do leczenia. Antidotum, to jest to, czego my potrzebujemy, też 10. No za 1000 tylko to nie ma ten. Paralysis heal. 5, też za 1000 będzie, tak to. Making to nie, escape rope, nie, repelle możemy sobie pokupować, tak myślę, z 10 się przyda, bo... Nie, nie, już nie chcę repeli, bo wejdziemy do tego rock tunnel, to będą nas co chwilę atakować Onyxy i innego dudy. Dobra. Lecimy sobie teraz, oczywiście ja tutaj na dół miałem polecieć, kurde, miałem takie łatwe wyjście, tu musiałem obejść to wszystko oczywiście. Dobra, mamy, jesteśmy teraz lepiej przygotowani na tę drogę, więc nie powinno tutaj być żadnych problemów. No, tu chodź hajkerze, stanę tą twarzą w twarz, jestem od ciebie wyższy, bo mam rowerek. Okej, co ty tam masz? Geodude. Go Matylda. I oczywiście wracaj Matylda, bo przeciwko Geodude'owi nie masz co podbijać. Haramby wychodzi i bardzo oberwie. Ojojoj, padaka. Padaka leci. Oj, prawie pół HP. Niedobrze. Dobra, już tutaj Seismic Tossem walimy. Ło, bardzo dobrze. Ponad pół HP. Dobra, leży. Leży, leży tak naprawdę, bo użył sobie Defense Curl, no to kid mu tam z tym Defense Curlem. Raz, dwa. I myk. Już, Geodude leży. Po 183 expa, mało, mało, za mało. Jak na ten etap gry, jak na expienie Matyldy, to o wiele, za mało. No ale dobra. Geodude po raz kolejny i po raz kolejny oczywiście sobie uciekamy Matyldą i wystawiamy Harambę. Mood Sport. Okej. Seismic Toss. Raz, dwa. I Geodude dostaje w pierdzielniczek. Prawie, znaczy ponad pół HP troszeczkę. Dobra, ten Defense Curl oczywiście nic mu nie da. I tak umiera. W ogóle nie zadał mi obrażeń. Jedyny Geodude, który mi zadał obrażeń, był tamten. Dobra, po 183 expa ponownie. Zaraz będzie miał ten. Harambe będzie miał zaraz level. Matylda wychodzi, Matylda wraca. Bo jak jej pieprznie ten matchup z jakiegoś walczącego ciosu, to ona umrze na raz. Także tego nie chcemy. Nie chce mi się znowu dymać tam do tego centrum Pokémon. Harambe. W ogóle to M przy Harambie wygląda jakby to było M. Nie wiem, czy to widzicie. Czy może ja napisałem Harambe? No ale nie, nie powinienem, dobra. Zaraz zobaczymy, bo to jest, na dole jest czytelniejsza ta, czytelniejsza czcionka. Haramy jest M, dobrze. To po prostu tutaj, żeby zmieścić Harambę, trzeba było troszeczkę zeskalować to M i dlatego to tak wygląda dziwnie. Ale no. Z czego on mi jebnął? Bo się obróciłem na sekundkę. Ej, co to było? No dosłownie na sekundę się obróciłem i mój Harambe leży. Co tu się zadziało? Czemu ja atakowałem tego matchupa atakami walczącymi? Czy jestem jakiś głupi? Dobra, fajnie, że Matylda 21 expa, no ale Harambe! Co się z nim stało? Nie myślę. Dobra, revive'ów chyba nie mam. Dobra, teraz tak. Oj. Spróbuję się... Dobra, jest już round 10, tutaj się szło. Nie, to nie tutaj. Znaczy tutaj można iść, ale to jeszcze nie teraz. Teraz tak, teraz wchodzimy tutaj do centrum Pokémon. Leczymy swoje Pokémony oczywiście. I idziemy tam dalej się fajcić. Jezus Maria, co tu się zadziało w ogóle? Nie mam pojęcia. Tutaj sobie jeszcze połowimy w przyszłości. Dobra. Ile masz Pokémonów? Byle nie dużo. O, jeden. Miał. Dobra. To tu, o Jezu, 23 level. To grubo ci powiem. Ale no. Myślę, że tutaj... Z moją Matyldą ten miał nie ma szans, nawet jeżeli to jest dwupoziomowa różnica. Dobra, ugryzł mnie. Gówno mu to da. Shockwave. I ten miał leży. No, na dwa hity został skończony. Matylda niszczy.
To jest przecież Matylda. Dobra, prawie 400. No prawie 400 expa. Nie, 339. To nie jest prawie 400. Okej, 400 to ja mam hajsiwa. Teraz tak, tutaj jest, no, tutaj będziemy sobie łapać Zapdosa, być może w przyszłości tutaj popłyniemy, a na razie, co ja chcę zrobić, to sobie wziąć tutaj to, o, wędkę i sobie sekundę połowić. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dobra, jest Pokémon. Czy to ten? Tak, to ten! Ale dziewczynka. No ale kit, i tak zawalczymy. Thundershock. Bo weakness. Dobra. Oczywiście, że nie ten. Nie chcę łapać Magikarpia. Dziewczynki, chciałbym złapać Magikarpia. Chłopczyka. Także tak. Robimy sobie... znowuż to... no. Wędkę. Nic nie ten, nic się nie udało. Dobra. Jeszcze jeden, to będzie raczej Magikarp. To jest, tak, to jest Magikarp. I chłopczyk, bardzo ładnie. Teraz tak, tylko żeby go Matylda nie zabiła, ale on jakoś szczególnie trudny do złapania być nie powinien. Dobra. Niestety ma piąty level, Jezus Maria. Ja już się boję, jak go będę trenować. Ale sami tego chcieliście. Pisaliście, Magikarp, Gallardos ma być. Wodny Pokémon dobry. No. I mamy naszego Magikarpa. Teraz tylko kurde. Jak go nazwać? Jak go nazwać? O Boże, 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 Boże. Nie mam pojęcia, szczerze. Jaka była dobra nazwa dla Magikarpa? Dajcie mi sekundkę na zastanowienie się. Wiecie co? Nie mam dla niego pomysłu na imię, także tak, żeby było śmiesznie, to nazwiemy go moją nazwą. Tak, o. Kakaku, nie. Bo szczerze nie mam pojęcia, jak ten... jak go nazwać. A skoro ma być taką, no... ma być, nie, dobrze, nie ma być najlepszy, ma być słaby, jak nie wiem co, mam ten Magikarp, także no, dlatego Kataku, tak. Rozgryźliście mnie. Niestety, no ale dobra, mamy naszego Magikarpia. Tutaj jeszcze jest jedna pani, która chciałaby pewnie z nami zobaczyć, dlatego robimy to tak. Kataku idzie na wymiankę z Matyldą, Matylda idzie na wymiankę z Harambe. Abraham idzie na wymiarkę z Harambe i Abraham idzie na wymiarkę z Cebulakiem. Dobra. Dlatego będziemy tutaj trenować teraz Kataku. I no. Lecimy, lecimy, lecimy. Co tutaj nam wystawia? Pikachu! O nie! O nie! Kataku dostałby w pierdziel jak nic. Dlatego poczekajcie. Matylda, Matylda, Matylda może być. Myślę, że Matylda da radę, szczególnie, że tutaj ten Pikachu ma mniejszy od niej level. I nie będzie to... kurwa. Critical hit. Dobra, slam. Zabiła ją prawie. Co to się dzieje? O, slam i zadał tyle obrażeń. Dobra, teraz... ryzykować czy nie ryzykować? Dobra, ryzykuję. Matylda, dobrze. Bardzo ładnie. Matylda jest szybsza oczywiście. Katago 175 expa i... level 6. Matylda 175 expa i level żaden. O nie, Clefairy tu jeszcze jest. Dobrze, więc wymieniamy sobie oczywiście tutaj na naszego Magikarpia pięknego, na naszego Kataku. Myślałem też na nową Arceus, ale potem by nie pasowała. Widzicie, wszystko mi psuje ta ewolucja w tego, w Gallardosa. Dobra, Harambe. Ojoj, 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 ojoj. Gówno mi tym zrobiła. 10, chociaż w sumie na 10 HP. Walnęła mi by mnie tak 6 razy, no i co? No i leżę. Ale dobra, ona jest całe szczęście tutaj... ugroziła mi paluszkiem, powiedziała, o nie, 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 nie będziesz mnie atakował. Ale Harambe mówi, pierdol się, już. Całe szczęście, że nie ma tutaj typu fery jeszcze, bo tak by mogło być troszeczkę słabo. A tak to normalnie pociskam tutaj. Chociaż może ma już typ fery. Nie, raczej nie powinna mieć, bo wtedy by było not very effective. Chyba, że ma... ten. Chyba, że ma normalny fery, ale nie ma normalno wróżkowego, na pewno. Dobra. Kataku level 7. A Harambe żaden. Dobra. Ile tam już nagrywam? Nagrywam już 25 minut. W sumie optymalny czas, a jeszcze tam nie wchodzę, bo tam to będzie normalnie... no, źle będzie tam. Także nie wiem, możemy zapościnać drzewka na koniec. No, Cebulak pokaże, jak się ścina drzewka, patrzcie, myk.
Tak, żeby było zabawnie. Myk. Myk. Tak. No i dobra. Pościnane drzewka mamy. I teraz co? Teraz myślę... sobie uleczymy nasze Pokemony i naszego... To znaczy tutaj kataków w składzie. I... ja wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się z wami. I cześć!